Dzień dobry, witam Państwa w programie kolejnym, już poświęconym, który jest poświęcony produkcji sprzętu wojskowego na całym świecie. Nie jest to program nakierowany na konkretne państwo. Nie jest to program nawet nakierowany na to, że to jest sprzęt wojskowy. Jest to program, który ma uzmysłowić pewne procesy, które zachodzą w państwach, procesy wewnętrzne. I te procesy są procesami uniwersalnymi. One dotyczą wszystkich po kolei krajów. Wniosek, jaki jest, który chciałbym też państwu przekazać, że nie ma systemu idealnego, są tylko mniej gorsze. pojawiły się były już taki program był o produkcji czołgu Armata w Rosji i potem były dwa Q&A, które Zarówno ten program o produkcji, o samej produkcji, to był materiał przygotowany przeze mnie na podstawie materiału rosyjskiego. W zasadzie dokonałem tłumaczenia i zaprezentowałem to Państwu. Potem były dwa QA, które też spotkały się z dużym zainteresowaniem. Potem przedstawiłem. Materiał o produkcji barki desantowej w czasie II wojny światowej i przed, znaczy w ogóle, całego procesu, właśnie jak do tego doszło, że ta właśnie barka, a nie inna, była produkowana przez Stany Zjednoczone, i pod tym właśnie materiałem też było bardzo sporo ciekawych Państwa komentarzy. Uważam, że na tyle ciekawych, że warto je przedstawić, bo one uzupełniają naszą wiedzę. Yy, też być może właśnie yy, yy, uważam, że tworzymy pewnego rodzaju, zaczynamy tworzyć pewnego rodzaju środowisko właśnie tej uzupełniającej się wiedzy. Nie musimy się do końca ze sobą zgadzać. W niektórych kwestiach się absolutnie zgadzamy, w niektórych nie. Natomiast ja uważam, że właśnie trzeba wzmacniać pokazywać. Procesy i ich negatywne strony, i trzeba pokazywać, co ewentualnie robić, żeby do takich procesów negatywnych nie dochodziło w państwie. Dlatego yy, wydaje mi się, że ten materiał równie będzie ciekawy, a jeszcze na zachętę chciałem powiedzieć, że Ultima Thule to jest kontrowersyjny komentator, który yy, no, kiedyś bardzo intensywnie działał na naszym kanale, teraz może troszeczkę mniej się udziela, ale udało mi się go sprowokować. Do. Może nie sprowokować, może to za zbyt dużo powiedziane, ale wyciągnąłem z niego niesamowite stwierdzenie. E, nie, I ono się pojawi w drugiej części tego materiału. Myślę, że to, to, co on przedstawił, powinno być fundamentem ruchu wolnościowego. Jakimś takim kanonem, kamieniem milowym. No ale nic. Zaczynamy od pana. Marka Winnickiego 9603. Szanowny autorze, kiedyś słyszałem sformułowanie Syndrom WGI, wymyślone gdzieś indziej. Ja szukałem tego syndromu WGI w, w internecie, ale niestety nie znalazłem. Także no być może pan Marek właśnie usłyszał to, a nie jest to bardzo popularne. Natomiast syndrom WGI, WGI dotyczy. Wszelkiej biurokracji niezależnie od czasu, miejsca i systemu politycznego. A więc, proszę Państwa, właśnie prawo uniwersalne. Polega to na tym, że banda biurokratów zasiedziałych w danym biurze, taka instytucja uważa się, że zna się najlepiej i nikt nie może wymyślić czegoś lepszego z dziedziny, którą ci biurokraci uprawiają. Powoduje to, że biurwy odrzucają wszelkie dobre albo lepsze innowacje, tylko dlatego, że nie są one wymyślone w danym biurze. Taka biurokratyczna struktura z definicji odrzuca jako wrogie wszelkie zewnętrzne innowacje, bo uderzają one w podstawy funkcjonowania tego biura. Bo udowadniają jego zbyteczność. No bo po co biuro z tysiącem biur, skoro inni wymyślają coś lepiej i taniej, oraz z mniejszą ilością osób i oczywiście z, za mniejsze pieniądze. W grę też wchodzi urażona ambicja biurokratów oraz brak kompetencji. Struktury biurokratyczne mają tendencję do zatrudniania fachowców od obrotu różnymi papierami i kwitami, którzy Samym tym obrotem mogą generować mnóstwo niepotrzebnej pracy, a nie do rozwiązywania problemów, do którego stworzono dane biuro. Zresztą z tym procesem mamy również do czynienia w skali państwa. Tak zwane koszty transakcyjne, czyli koszty, które musimy ponosić, które nie wpływają na bezpośrednio na wyprodukowanie jakiegoś dobra, ale musimy je ponosić, no bo na przykład państwo sobie tego wymaga na przykład obowiązek sprawozdawczy do, do biura statystycznego. Rozumiesz autorze? Powiedzmy, taki wielki, ważny biurokrata pracuje nad bardzo ważnymi papierami, które podesłał mu inny. Bardzo ważny biurokrata. I to jeszcze ma być wykorzystane znaczy wykonane ASAP, czyli As soon as possible, to jest taki skrót, skrót najszybciej, jak to tylko możliwe. Bardzo ważny biurokrata, a tu zjawia się jakiś królik z kapelusza, taki Higgins, i zawraca im dpę jakimiś tam barkami z jakiejś tam nebraski. Biurwy nie lubią takich sytuacji, bo destabilizują im zabawy papierami i przeszkadzają w spokojnym trawieniu porannej kawy. Tak, tutaj właśnie ja też zgadzam się, że po prostu te systemy biurokratyczne, to zresztą to jest chyba nawet prawo Parkinsona, że yy, od pewnego momentu, od pewnej liczby pracowników biurowych, oni mają bardzo dużo pracy, pracują bardzo ciężko przez 8 godzin, ale nie wytwarzają nic na zewnątrz, po prostu obsługują sami siebie. Ta zawiść w stosunku do innych, którzy myślą i działają lepiej, yy, to jest normalne, to jest chyba u każdego człowieka, i tutaj się nie ma co dziwić, że w Właśnie biurwy też to mają, z tym, że no biurwy, jako że mają, działają pod parasolem państwa, no to po prostu mają o wiele większą siłę przebicia. Można by zaryzykować takie stwierdzenie, że PRL zginął właśnie, bo biurwy go zniszczyły, bo PRL zaczął ciężko pracować do obsługi samego, samych siebie, natomiast niczego sensownego już nawet na rynek wewnętrzny nie, nie wytwarzał. Kolejny komentarz to Piotr Bartoszewicz. 5774 Niesiony falą próżności będącej efektem pozytywnej recenzji poprzedniej mojej wypowiedzi również i w tym odcinku poświęconym przykładom koncertowego marnotrawienia grosza publicznego nadęte słumiane misie Postanowiłem wtrącić swoje trzy grosze. No, piękny język tutaj, może pan, pan, panie Piotrze. Bardzo fajne. Myślę, że to się i dobrze czyta, a również i nasi odbiorcy dobrze to odbiorą. Dęte słomiane misie i koncertowe marnotrawienie grosza, właśnie na te słomiane misi, grosza publicznego. Nie jestem znawcą, a tym bardziej analitykiem spraw gospodarczych i skomplikowanych procesów. Yy, które, które robią rządzący, tym bardziej zagadnień występujących na styku gospodarki z polityką. Intuicyjnie jednak czuję, że w krajach, gdzie istnieje ugruntowany system rynkowy, konkurencyjność idzie w parze z innowacyjnością, a państwo jest trochę bardziej dla obywateli niż odwrotnie. Te sprawy są ułożone w bardziej racjonalny i transparentny sposób. I tutaj słowo ułożone zostało wzięte w cudzysłów, mam wrażenie, że dlatego, że jest to proces samoistny, samo taki sam się, sam się te, te sprawy się same układają, bowiem są wymuszone właśnie przez konkurencję. A konkurencja no to wyższe. Wyższa motywacja do u ludzi, którzy zajmują się danym zagadnieniem, a im wyższa motywacja, tym po prostu y, szybciej coś fajnego odkryją. No i również sam system jest, powoduje, że kraje są lepiej zorganizowane, albo mniej źle mniej źle niż w totalitaryzmach. Choć oczywiście naiwny nie jestem i rozumiem, że korupcja, nepotyzm i klientyzm to zjawiska stare jak świat. Istotna jest jednak skala, przede wszystkim samoistny system autoimmunologiczny, ograniczający wyradzanie się niepożądanych dla gospodarki i finansów państwa zjawisk. Jednym z istotnych fundamentów jest silna i ugruntowana demokracja ze wszystkimi jej słabościami, oraz silne państwo z prawem równym dla wszystkich, strzegące zasady, iż podmiotem jest obywatel, a nie z dużej litery obywatel. Dokładnie silne, silne państwo silnymi instytucjami, a nie, a nie tym, że y, silnymi ludźmi. A teraz do rzeczy. Wspomniał Pan o NASA i pewnej podatności na wpływy polityczne. To jasne, że każda struktura finansowana przez państwo jest i będzie w mniej lub bardziej podatna na zmienność koniunktur politycznych. Pora jednak wspomnieć o programie, reportażu, jaki kiedyś obejrzałem, a który przedstawiał jeden z konkursów organizowanych przez NASA, nastawionych na zdobywanie nowych rozwiązań i technologii. Ten akurat dotyczył rozwiązania pewnego problemu polegającego na możliwie prostym, i tanim wysyłaniu satelitów na orbitę okołoziemską, i równie sprawnym ściąganiu ich na Ziemię. Takie satelity wielokrotnego użytku. Autorzy założeń konkursowych określili proste wymagania, wyznaczyli roczny termin i konstruktorzy, którzy przystąpili do tego konkursu, w oznaczonym dniu spotkali się na pustyni i, i zaprezentowali efekty swojej pracy i geniuszu. Nagroda była tylko jedna i dla jednego, i w kwocie jak na standardy USA, niewygórowana 1 milion dolarów. Co jednak istotne, to wypowiedzi ludzi z NASA podkreślających, że tego typu działania wynikają ze zrozumienia faktu, że tego rodzaju burza mózgów pozwala im zyskać na czasie i w zamian za relatywnie małe pieniądze otrzymać całkowicie nowe koncepcje i odpowiedzi na postawione problemy. Dodatkowo, co sobie jakoś tam wyliczyli, suma innowacyjności kilku, kilkudziesięciu domowych wynalazców daje efekt wielokrotnie szybszego i tańszego sposobu dochodzenia do rezultatów niż praca etatowego zespołu pracowników. Z wieloletnimi kontraktami lub etatami ogarniętych syndromem tłustych kotów. Być może dla lepszego efektu medialnego i publicystycznego określili ten przedział na circa about 3 lata. Takie podejście pokazuje, że w racjonalnym państwie i gospodarce, czymkolwiek ono jest, istnieje zrozumienie nawet wśród funkcjonariuszy państwowych, że motorem postępu jest stymulacja potencjału, intelektu i siły twórczej obywateli, bo wszelkie skostniałe struktury działają inercyjnie, a często, a często wręcz są kulą u nogi i z całą pewnością potrafią przepalić dowolne fundusze pochodzące z podatków, gorzej, jeśli z pożyczek i obligacji, a coś takiego już przerabialiśmy sorry za esej, a miał to być naprawdę krótki wpis. No i tutaj od razu odpowiedziałem, że tu nie ma co pisać Sory za esej, przepraszać, tylko to, była naprawdę, to był bardzo fajny wpis, konkretny, naprawdę z dużą wiedzą merytoryczną. Także prosimy, prosimy o więcej takich esejów. Panie Piotrze, i prosimy naprawdę się udzielać, i być może nawet stać się autorem jakichś własnych materiałów. No i pod tym materiałem ukazał się właśnie obiecywany już Ultima Tule, który napisał coś takiego: Przede wszystkim wojna to system. I koniec, i już. Przypomnę, to był materiał o barkach desantowych. Na co ja napisałem? Taki krótki i niezrozumiały komentarz? Wojna to gra, a nie system? O co tu chodzi? Znaczy, inaczej, to nie było pytanie, tylko wojna przecież to gra, a nie system. Bo ja tak uważam. No i tutaj to, że tak powiem, właśnie to wywołało re reakcję ultimy Tula, które uważam, że jest no, po prostu godna zapamiętania i przekazania w ogóle do, do pewnych podręczników. I zresztą właśnie ten wpis odpowiada, dlaczego Pax Amerykana jest lepszy od Pax, od, od ruskiego Miru, tak? czyli Pax Rusjana, czy, czy coś w tym stylu. Oczywiście ja też zdaję sobie sprawę, proszę Państwa, że Pax Amerykana ulega erozji. To naprawdę to widać w tej chwili, no ale jeszcze jak na razie jest Paxem, czyli pokojem dominującym. I cóż pisze ultimatule 1000? Pafere ork: Gdyby wojna była grą, to raz wygrywałby Hitler, a raz alianci. Tymczasem to alianci zawsze wygrywali, bo Hitler miał różne cudowne bronie, ale, ale nie działały one w systemie. Alianci mieli gorsze czołgi, gorsze okręty, a nawet w niektórych przypadkach gorsze samoloty. Nie mieli V1, nie mieli V2, ale ich sprzęt działał w systemie system produkcji to logistyka plus części zamienne plus produkcja oczywiście wszystko było przemyślane tak samo szkolenie uzupełnianie oddziałów rotacje planowanie operacji też nie wynikało z myśli jednego człowieka w amoku pochylającego się nad mapą lecz tylko z usystematyzowanej pracy sztabów Wszystkie desanty morskie aliantów to były perfekcyjnie przygotowane operacje, zwykle obejmujące logistykę interkontynentalną. Niemcy, mając zdecydowanie krótsze linie zaopatrzeniowe i odległości, nie byli w stanie nawet się zbliżyć do poziomu aliantów. Hitler przegrał wojnę już w 1936 roku, gdy podjął decyzję o wejściu na drogę remilitaryzacji. Z tej drogi odwrotu już potem nie było. Ale nie wziął pod uwagę, że nie walczą czołgi, okręty i samoloty, lecz systemy. A tego nie stworzył, bo państwo totalitarne nie jest w stanie stworzyć systemu poza systemem obozów koncentracyjnych i innych instytucji państwa totalitarnego. Tymczasem wolny świat w sposób naturalny tworzy system zgodnie z tym, co było pokazane i przekazane w opowiadaniu Jałówek. Miliony optymalnych mikrorozwiązań i system komunikacji współpracy, scalający je wszystkie w gotowe produkty. To nie jeden genialny strateg wymyślił system produkcji ołówka, lecz mechanizmy rynkowe w naturalny sposób stworzyły elementy tego systemu. To, co było źródłem sukcesu Hitlera, jego indywidualne cechy, były jednocześnie przyczyną było. Jednocześnie przyczyną klęski III Rzeszy. Tak samo jak cechy Korwina dały mu władzę nad partiami wolnościowymi, będąc jednocześnie przyczyną klęski całej idei wolnościowej w Polsce na skalę nieznaną nigdzie indziej na świecie. Okej, okay, tutaj nie byłby ultima, gdyby nie wtrącił swoich animozji do Korwina, ale rzeczywiście, tutaj ten ostatni akapit. Wolny świat w sposób naturalny tworzy system zgodnie z tym co było pokazane i opowiedziane w opowiadaniu Ja ołówek. I teraz na czym ten system polega? Miliony optymalnych mikrorozwiązań i system komunikacji oraz współpracy, który scala te wszystkie optymalne mikrorozwiązania we już w gotowe produkty. I to jest właśnie najważniejsza ta myśl, że system wolnorynkowy radzi sobie z problemami natomiast w momencie kiedy państwo kładzie na to łapę no to w tym momencie mamy tłuste misie które potrafią przepalić każde pieniądze a również z dnia na dzień głupieją bo nie są w ogóle zmotywowani do na przykład zaangażowania się jakiegoś po to żeby coś sensownego wymyślić także wydaje mi się że to jest tutaj kluczowy wpis i kluczowa myśl 000 Marcin. Niewidzialna ręka, ryn, niewidzialna ręka rynku. Ha, ha, ha. Przecież to kłamstwo. Myli się pan również w sprawie niewidolności państwa sterowanego centralnie. Przykład Chiny. Ruskie po prostu spartaczyli i tyle. No więc taki krótki wpis, no i... Ja napisałem od razu, no bo to jest kontrowersja do tej myśli właśnie, że wolny rynek wypracowuje te mikro rozwiązania, a potem jednoczy je właśnie w gotowe już produkty. Yy, natomiast tutaj mamy zwolennika centralnego sterowania. No to ja mu piszę, geniusze spartaczyli, a dupki robią przypadkiem lepsze, tak? No i Ultimatule też tutaj się odezwał. Co jest kłamstwem? Koncepcja kryjąca się za terminem niewidzialna ręka rynku odnosi się do działania mechanizmów rynkowych wynikających z natury ludzkiej, które są tak złożone, że nikt nie jest w stanie ich dokładnie opisać, a jednak mimo to skutecznie działają. Dobrze to opisał Leonad, Leonard Reed w swoim opowiadaniu Ja o tak prosty przedmiot wymaga współpracy milionów ludzi na kilku kontynentach. Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, że ze sobą współpracują, i nie mają pojęcia, że ich praca spowoduje powstanie ołówka. Nie ma żadnego centralnego planisty, nie ma instytutu produkcji ołówka itp., a mimo to system działa. Tak samo nie ma nikogo, kto instruowałby dziesiątki, tysięcy restauracji, barów, knajp, zajazdów, jak mają zapewnić ludziom wyżywienie. A mimo to przychodzimy sobie do dowolnej restauracji, po chwili przychodzi kelner, podaje nam kartę, kucharz gotuje posiłek i spokojnie jemy to, co zamówiliśmy. Działa to tak samo w ustce, w Paryżu, w Bombaju czy na Hokkaido. Gdy pracodawca zatrudnia pracownika, to mniej więcej wie, ile musi mu zapłacić, a pracownik wie, ile mniej więcej może żądać, przynajmniej w zakresie podstawy. Gdy sytuacja rynkowa się zmienia, wszyscy uczestnicy rynku to odczuwają. I na przykład, pracodawcy muszą więcej płacić pracownikom, bo inaczej im odejdą. I temu podobne. Giełda, akcji spółek, kontaktów terminowych, towarowa, walutowa, wszędzie to samo. W jakiś sposób ustalane są ceny, choć żaden z uczestników nie ma pełnej wiedzy o przyczynach zmian. Nawet w czasie wojny. W obozie koncentracyjnym działały siły rynkowe, a walutą był, była cebula, chleb, papierosy czy życie. W związku z tym, ponawiam pytanie: co tu jest kłamstwem? No i to, był, to było pokazanie mechanizmów wolnorynkowych, a tutaj drugi punkt to centralne sterowanie. Mało masz przykładów katastrofy centralnego sterowania: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Trzecia Rzesza, Włochy Mussoliniego, Druga RP, a obecnie Rosja Putina, Korea Północna, Kuba, Wenezuela. Jeśli w Chinach nastąpiła od lat 80. poprawa za Deng Xiaopinga. To nie dlatego, że zwiększył on centralizm, lecz dlatego, że go zmniejszył. Innymi słowy, gospodarka może się poprawiać, zarówno w USA, jak i w Korei Północnej, ale zawsze nie przez centralizację, tylko poprzez decentralizację. Tak było nawet w ZSRR, gdzie po paru latach bolszewicy poszli po rozum do głowy i oddali część wolności ludziom, bo w przeciwnym razie wszyscy pozdychaliby z głodu. Potem była centralizacja, głównie za Stalina, ale jak się bliżej przyjrzymy temu procesowi, to sukces został osiągnięty nie dzięki centralizacji, tylko dzięki poświęceniu życia milionów ludzi, których kosztem ten, ten, ten rozwój się odbywał. 100 milionów Rosjan harowało jak niewolnicy przez 20 lat, wydobywając surowce ropa, rudy żelaza, drewno lub produkowali żywność na eksport, aby za te pieniądze kupić od zachodu technologię i zbudować fabryki czołgów yy, i samochodów, huty, kopalnie i temu podobne. Potem Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich już tylko kradł ze świata co mógł, żeby utrzymać poziom technologii, bomba atomowa, technologie kosmiczne itd., Kraj, mający rakiety kosmiczne i bomby atomowe, nie był w stanie wyprodukować zwykłego samochodzika dla ludności i ukradziono technologię Amerykanom, ale i tak produkowano auta jedynie na użytek urzędników systemu. Zwykły człowiek w ZSRR nie miał samochodu. To już w PRL było pod tym względem znacznie lepiej. Systemy typu Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chiny, obecna Rosja, Wenezuela, Kuba, Korea Północna mogły istnieć tylko z jednego powodu. Były sztucznie podtrzymywane przez jakiś mechanizm łączący je z resztą świata, jak na przykład wydobywane surowce, albo poprzez szantaż i terror, jak Korea Północna, albo produkcja to już ode mnie produkcja. I przemyt narkotyków, co robi Korea Północna i w chwili obecnej Wenezuela. Żaden z tych systemów nie nabył możliwości istnienia samoistnego, a przyczyną było właśnie centralne sterowanie, centralne planowanie, plus terror i władza służb. A poza tym zamknięcie tych krajów w postaci niemożliwości wyjeżdżania ludzi poza te kraje czyli de facto stworzenie takiego. No, obozu koncentracyjnego. E, na co Marcin, 000 Marcin, odpowiada: Ultimatule 1000, myli się pan. Zysr upadło nie przez błąd w systemie, tylko dlatego, że postawiło na wojenną rywalizację z Zachodem, która wymuszała ciągły postęp i zbrojenia. No, tutaj chyba sam sobie przeczy, e, no, bo, no bo Amerykanie też. Też to wymuszało na nich, a jakoś sobie z tym ciągłym postępem i zbrojeniami poradzili. W kwestii samochodów dodam tylko, że Zysr miało takie i nadal ma. Dla ludności w pełni wystarczają. Nie nadają się na eksport, więc pan kłamie. Tymczasem w Polsce 35 lat wolnej gospodarki i jakoś nie doczekaliśmy się polskiego samochodu. No i tutaj myślę, że Marcin powinien przeczytać książkę Anatolia Fiedosiejewa, czyli Rosjanina z krwi i kości, stuprocentowego Rosjanina. Tytuł tej książki Zapadnia Człowiek i Socjalizm. Ta książka wyjaśnia wszystko. Poza tym, panie Marcinie, uważam, że u pana tutaj jest sporo. Błędów logicznych. No, jeżeli postawiła na wojenną rywalizację z Zachodem, to wymuszała ciąg która wymuszała ciągły postęp i zbrojenia, to dlaczego przegrała? Skoro postawiła na rzecz, z której wiedziała, że przegra, no to nie powinna na to stawiać. A jeżeli nie wiedziała, no to znaczy, że była głupia. Skoro weszła do tej rywalizacji, no i się wszystko wzięło i zawaliło. Niestety, Pana argumentacja mnie nie przekonuje do centralizacji, do centralnego sterowania. No i na to wszystko jeszcze odpowiedział. A, i jeszcze, jeszcze Marcin 00 dodaje kolejny swój komentarz. Ponadto myli Pan pojęcia: centralne planowanie z centralnym sterowaniem i kontrolą. No. Ciekawe. Przykładem USA 1941 rok przystępują do wojny. Państwo przejmuje wiele firm, jeszcze większej ilości nakazuje robić dokładnie to, co trzeba. Nie tylko broń. Wszystko od produkcji żywności aż po lekarstwa. Efekty, sukces gospodarczy. Można? Takie pytanie. No niestety, Marcin mnie w ogóle nie, nie przekonuje. Myślę, że to są wyrywkowe takie przykłady. I, I niestety, ten komentarz pierwszy ultimatule o tym, że jest to. Że system wolnego rynku to są właśnie te mikro, rozwiązania mikro, na poziomie mikro są optymalizowane i to wszystko składa się na właśnie cały system, na efektywność całego systemu. Mnie bardzo przekonują. Niestety, tak jak mówię, System Stanów Zjednoczonych nie jest absolutnie wolnorynkowy, także też tam mają zakusy rządzący, żeby przejąć to wszystko, żeby centralnie sterować. To jest proces normalny i uniwersalny, ale w Stanach Zjednoczonych jeszcze to jest w mniejszej skali niż w Rosji. I dlatego jak na razie produkują lepszą broń. No i Piotr Bartoszewicz po raz kolejny, 57-74. Oficjalne dane to było pod innym materiałem, nie po tym o barkach, Natomiast chyba o właśnie produkcji, produkcji czołgu Armata. Oficjalne dane wskazują, że po gwałtownym zasileniu populacji Izraela przez diasporę z obszarów Dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nastąpił skokowy wzrost innowacyjności i technologii. W efekcie awans Izraela do ścisłej czołowej yy, światowej czołówki. Analizowano ten fenomen i wnioski są o tyle oczywiste, co banalne. Z grubsza tożsame z prezentowanymi przez autora i myślę, że również prezentowanymi właśnie w tym odcinku, który w tej chwili Państwo oglądają. Państwo racjonalnie zarządzane potrafi i chce wykorzystywać i monetyzować potencjał własnych obywateli. Natomiast w państwach autorytarnych klientyzm, korupcja i propaganda mają prymat nad zasadami rynku, rozwojem i gospodarką. Pomimo, że na papierze i w telewizorze wszystko wygląda świetnie. To niet analoga w mirie. I faktycznie, no może poza Koreą północną. Także tutaj myślę, że y, rzeczywiście pan Piotr przeciwstawił y, właśnie to, też myślę, że wolnorynkowe podejście, które powoduje racjonalne zarządzanie obywatelami i wykorzystanie ich potencjału, natomiast w państwach total autorytarnych klientyzm, korupcja i propaganda po prostu przesłaniają wszystko. I to do tego stopnia, że rządzący zaczynają wierzyć we własne właśnie te papierowe, propagandowe sukcesy. I udowodniła to według mnie wojna na Ukrainie. Także myślę, że jeszcze raz może moty o tych mikro, bo to jest ważna myśl tutaj pochodząca od Ultima Tuli miliony optymalnych mikrorozwiązań i do tego system komunikacji i współpracy, który scala te wszystkie optymalne mikrorozwiązania w gotowe, optymalne pod względem jakości i ceny produkty. Myślę, że to jest właśnie kwintesencja wolnego rynku. Do tego trzeba dodać, że wolny rynek Cechuje konkurencja, a więc myślę, że najlepsza motywacja ludzi, jaka tylko może być. Nie raz, że konkurują, czyli tak jak w sporcie, muszą podnosić swoje kwalifikacje, żeby wygrywać. No, a też to, że za dobre pomysły rynek im płaci. To jest taka demokracja rynkowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, to proszę opowiadać na lewo i prawo przekonywać głównie młodzież do tego, o czym mówię, oraz nie koncentrować się na jednej płci, tylko przekonywać zarówno mężczyzn, jak i kobiety, bo myślę, że to są bardzo ważne myśli. Miliony optymalnych mikrorozwiązań i system komunikacji oraz współpracy, który scala te mikro rozwiązania, optymalne mikro rozwiązania w gotowe już produkty, które my możemy kupić albo nie. Natomiast jeżeli kupujemy, to wtedy właśnie e, gratyfikujemy, płacimy za to tym ludziom, którzy do powstania tych produktów się przyczynili. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne audycje na kanale PAFERE.